7 października do kin wchodzi nowy film pod enigmatycznie brzmiącym tytułem Das. Jest to debiutancki obraz młodego reżysera Adriana Panka. W 1759 roku przybył z Turcji niejaki Jakub Frank. Ogłosił się panem życia i śmierci, a ci, którzy w niego wierzą, mieli nigdy nie umrzeć. Das jest takim pojęciem z doktryny Franka, pochodzącym z kabały, które oznacza miejsce lub czas, w którym się dokona zbawienie. Jest to takie słowo klucz do rzeczywistości, które daje na nią władzę, ale takie prawdziwe znaczenie tego słowa Frank obiecał objawić swoim wyznawcom. Jakub Frank jest kimś, który uznał się za Mesjasza. Pojawił się na Podolu w XVIII wieku, w końcu XVIII wieku, twierdząc, że teraz on zbawi świat, uczyni ludzi nieśmiertelnymi. W nocy czekał pan na doktora i pomyślał, że właśnie przyszło najgorsze. Ten tekst pod tym dziwnym tytułem Das, był tak odmienny od tego, co ja czytam na co dzień, co w ogóle w życiu przeczytałem, jeśli chodzi o polskie scenariusze, że od razu nastawiłem uszu i w zasadzie chciałem wziąć udział w czymś, z czym niewielu z nas ma na co dzień do czynienia, z filmem historycznym. Nie na podstawie znanej książki czy lektury szkolnej, tylko będącą oryginalnym scenariuszem, oryginalną historią. Ten człowiek zamierza zgładzić waszą cesarską mość i ogłosić się cesarzem. My nie możemy umrzeć. Kiedy patrzę. Kiedy pisałem ten scenariusz, już sobie wyobrażałem częściowo przyszłą obsadę, natomiast kiedy doszło do realizacji, właściwie ten wybór był dość ograniczony, bo jest tak naprawdę kilku aktorów w Polsce, którzy jakby wpisują się w takie amplua tych postaci, które się tam pojawiły. To jest Andrzej Chyra, to jest Mariusz Bonaszewski, Ogier Łukaszewicz. Ten wybór sam się narzucał po prostu. Prowadzę śledztwo w sprawie skargi, jaka wpłynęła przeciwko panu. Czy mogę wiedzieć, jaki jest cel pańskiej wizyty w Wiedniu? Czy to radca Grossen jest pańskim przełożonym? Całe życie miałem taką zasadę, że jeżeli się zwraca do mnie debiutant, jeżeli w tym przypadku to płacili jakieś honorarium, ale nawet jeżeli darmo, za friko, czy to dotyczy radia, czy teatru, czy estrady, czy filmu, natychmiast biorę w tym udział, dlatego że uważam, że to jest powinność każdego dorosłego aktora czy aktorki. Zostaw to. Ta sprawa dotyczy dworu. A komu pani by poleciła ten film? Wszystkim tym, którzy po prostu czegoś chcą poszukać, chcą zajrzeć głębiej w siebie i wyruszyć w jakąś podróż i po prostu zrelaksować się w kinie w inny sposób niż do tego jesteśmy dzisiaj jakby przyzwyczajani. Film kostiumowy, bardzo piękny, bardzo malarski. Inny, dawno nie było filmu kostiumowego, przypominał mi malarstwo holenderskie. Miłośnikom tajemnicy, miłośnikom historii, miłośnikom metafizyki i miłośnikom piękna. To są klimaty, które rozumiem i w tym filmie one zostały zrealizowane przez Adriana Panka. Opowiem ci o Dasz.